Witajcie, z okazji setnego filmu chciałem Wam pokazać moją małą kolekcję telefonów. Zaczynamy od telefonów dużych lub bardzo dużych. Na początek chciałem Wam pokazać świetny telefon Simonsen. Jest to telefon analogowy w systemie NMT. Pierwszą rzeczą, którą ma całkiem fajną, jest włącznik. Włącznik jest w postaci pokrętła i mówiąc szczerze, nie znam innego telefonu, a przynajmniej ja nie mam takiego w kolekcji, który miałby analogowy włącznik zasilania w postaci takiego gustownego przełącznika. Cyfrowa klawiaturka z opisem funkcji, nawet wyświetlacz. Telefon jest w systemie NMT. Odbieranie słuchawki odbywa się w bardzo kuriozalny sposób poprzez przesunięcie tego klawisza. No można powiedzieć, że jest to bardzo interesujące. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych funkcji. Jeśli chodzi o ciekawostki, to oprócz tego, że słuchawka jako taka jest na takim śmiesznym kabelku, to mamy tutaj wspaniałe złącze szeregowe do transmisji danych. Oprócz tego mamy do czynienia z tabliczką znamionową, gdzie jest opisany typ i numer seryjny. No i bateria. Bateria to jest ten kawałek odłączany na samym dole. Bardzo ładny kawałek metalu, ciężki jak diabeł. Bateria w Simonsenie odpina się naciskając klawisz. I mamy tutaj baterię, całe 2 ampero godziny, czyli no tylko że ta bateria waży prawie kilogram, 9,6 V. Naprawdę jest to porządny kawałek blach. Dobrze, zostawmy naszego Simonsena. Zobaczmy może inny model. Następny model, który chciałem pokazać, jest telefon analogowy na kartę SIM. Kartę SIM wkłada się w bardzo zabawny sposób poprzez naciśnięcie klawisza i otworzenie klapki. Karta SIM znajduje się tutaj. Oczywiście jest to duża karta SIM. Wtedy nie było innych. Jest to Siemens. No oczywiście pracował w sieci C. Mamy klawisze słuchawek. Mamy cyferblat w postaci takich śmiesznych guziczków. Cecha charakterystyczna dla Siemensa początku lat 90. to jest właśnie kwadratowy przycisk z okrągłym samym klawiszem, takim wypukłym. To nawet te klawiatury Siemensa to mają. Oczywiście nie mamy tutaj żadnego GSM-u, a więc numeru e-mail. Pokażę potem podobnego Siemensa, tylko GSM-owego. Mamy tutaj do czynienia oczywiście, cała ta słuchawka jest podłączona za pomocą wtyku. Bardzo fajne rozwiązanie na wypadek, gdyby się urwała, uszkodziła. To możemy zobaczyć nawet wnętrze tego telefonu. Natomiast bateria jest równie potężna i wyciąga się ją tutaj z boku. Naciskając, zwalniając te zapadki i wysuwając baterię tu z tej strony. Tak, musimy tutaj nacisnąć ten klawisz i wtedy baterię możemy wysunąć. Bateria jest równie potężna i równie ciężka. Jeśli się przyjrzymy, oczywiście niklowo-kadmowa, bo wtedy nie było innych, ale tylko 1300 amperogodzin, czyli mniej więcej taką samą baterię posiada na przykład, a nawet większą, bo 1500 posiada jakiś tam typu SGS, Samsung Galaxy, tak? No to sobie teraz popatrzcie. Mówi się, że w dziedzinie baterii niewiele się zmieniło przez powiedzmy 20 lat. To proszę sobie porównać. Ta bateria ma 1300 mAh. Tak? I to jest potężna bateria, podczas gdy teraz bateria o tej pojemności zajmuje pewnie gdzieś taką tyle, tak? Tyle co ten plastik na obudowie praktycznie. Więc jednak w dziedzinie baterii też się trochę zmieniło. To dobrze właśnie widać na starych urządzeniach. Dobrze, pokażę jeszcze w takim razie drugiego bliźniaczego Siemensa, tym razem GSM-owego. Jeśli się przyjrzycie, to wygląda niemal identycznie. Już ma klawisze w nowocześniejszej formie w postaci pełnych kwadratów. Duży klawisz zielonej słuchawki. Tutaj dla odmiany kartę SIM wkłada się jeszcze inaczej. A mianowicie wkłada się ją, już pokazuję, wkłada się ją tutaj w obudowę. Też bardzo potężny slot na dużą kartę. Natomiast jeśli chodzi o baterię, wyciąga się ją w identyczny sposób jak w tym modelu, który pokazywałem poprzednio, czyli musimy tu opuścić tą zapadkę i wysunąć taki duży pakiet z przodu.
możemy teraz zobaczyć, co to za bateria i czy ona również jest 1300. Być może włożyli większą, ponieważ no, wtedy GSM zajmował trochę więcej. Ale podejrzewam, że jest bliźniacza 10 V. No to akurat ja też 1300 mAh. Także podejrzewam, że bliźniacze baterie, bliźniacze rozwiązania. Dobrze, zostawmy w takim razie nasze Siemensy. Przejdźmy do czasów nieco nowocześniejszych, a mianowicie do systemu CenterTel. Zaczniemy oczywiście od kultowej Motorola, zwanej kaloryferem z powodu tych oto żeberek. Żeberka te służyły nie do trzymania długopisów tutaj w rowkach, tylko do lepszego odprowadzania ciepła, ponieważ urządzenia się grzały niemożebnie. Tutaj oczywiście karty SIM nie ma, ponieważ jest to telefonia analogowa, gdzie ma wprogramowany numer jakby w sam telefon. No ten telefon już jest zdecydowanie mniejszy i widać, że stylistyka się zmieniła, bo telefon jest w tej chwili w wersji przenośnej. Powinien posiadać jeszcze gustowną rączkę. Tutaj mamy podłączenie anteny w postaci takiego kikucika, ponieważ telefon jest przenośny. Ma tutaj taką gustowną rączkę, więc to już mamy czasy, kiedy telefony się ze sobą nosiło. Te poprzednie, z racji kształtu, jeżeli się im przyjrzymy, czyli pionowa kolumna ze słuchawką na górze, były preferowane do samochodu. Dlaczego? Dlatego, że montowano je dokładnie w takiej funkcji pionowej, a przez to, że cały cyferblat był na słuchawce, można było wybierać numer bez podnoszenia słuchawki, znaczy bez odejmowania słuchawki, podobnie wyświetlacz, tak? Było widać, kto dzwoni, nie odbierając słuchawki. Podnosiło się słuchawkę i odbierało się dopiero wciskając guzik, a nie podnosząc słuchawkę jako taką. Tak, Motorola oczywiście kaloryferek kosztowała prawie cenę samochodu na początku, a potem oczywiście ceny spadały, a potem stawały się już przestarzałe i pojawiły się telefony mniejsze. Jednym z tych mniejszych telefonów jest właśnie Nokia. Jak widzicie, jest zdecydowanie mniejsza i zdecydowanie lżejsza. Jest to już następna generacja. Tutaj bateria jest taka śmiesznie montowana nieco z boku. Zaraz spróbujemy ją wyjąć. Zajmuje się ją w ten sposób. Bateria ma 1100 mAh, więc nie jest to jakaś rewelacja. Jak widzicie, oczywiście jest to bateria nie oryginalna, tylko raczej zamienna, podejrzewam. No, te baterie pewnie padały, bo czas czuwania takiego telefonu wynosił pewnie 24 godziny, były nie do osiągnięcia. De facto często te telefony po prostu były na stałe montowane, na przykład w samochodach. A mamy tutaj już, jeśli się przyjrzycie, to ten cyferblat przypomina już czasy Nokii 1610, tak? Zielona, czerwona słuchawka, klawisze Memo, także już miały książkę telefoniczną, miały już możliwość, oczywiście nie SMS-owania, bo to w CenterTelu pojawiło się dopiero pod sam koniec, natomiast już miały możliwość pisywania książki telefonicznej łącznie z opisami nazwisk, także już to był w miarę nowoczesny sprzęt i koniec schyłku CenterTela. Oczywiście potem pojawiły się przenośne urządzenia, ale to pokażę w drugiej części, jeśli chodzi o CenterTela. Przejdźmy w takim razie do początków GSM-u. Znów pokazuję tylko te największe telefony. Mamy tu do czynienia z telefonem sieci D2, która wystartowała w 1992 roku. Jest to de facto Motorola 1000. Mamy tu przed sobą Motorola 1000, zrobioną dla sieci D2. Wtedy, w tamtych czasach, gdy startowały te sieci, czyli w 1992 roku, telefony były robione pod konkretne zamówienie, pod konkretnych sieci, stąd bardzo często spotykamy w tamtych czasach telefony oznaczone logiem sieci, a nie logiem producenta. O tym, że jest to Motorola, oczywiście możemy się przekonać tutaj na napisie. Widzimy przy okazji miejsce na kartę SIM, oczywiście jest to duża karta. Bateria została tutaj wsunięta na górze. Jest to standardowa bateria spotykana w Motorolach tego typu, a więc pasująca do większości modeli Motoroli z owych czasów. Bardzo ciekawy w tej Motoroli jest sposób wyciągania. Jest ona na sprężynie. Tutaj jest z boku taki uchwyt. Podnosząc do góry, lekko się wysuwa i możemy chwycić cały pakiet i wysunąć. Mamy tutaj już do czynienia z nowoczesną technologią. Niestety nie ma opisu na tej stronie, może na tej będzie. O, jest. Jest to bateria Panasonica. 2300 amperogodzin. No to już jest potężna. Jeżeli porównacie sobie z tą baterią, którą widzieliście chwilę wcześniej,
to mamy tutaj aż 2300 mAh, a bateria jest mniejsza, tak? No oczywiście przy współczesnych telefonach to ona robi kolosalne wrażenie. No porównajmy sobie na przykład to z iPhone'em, którego zaraz wyciągnę. Proszę bardzo. Mamy tutaj iPhone'a i baterię do Motorola 1000, tak? Wyobraźcie sobie iPhone'a z taką baterią, bo ja nie. Także mamy tutaj do czynienia z potężną baterią, ale i tak mniejszą już w tej generacji niż tym, co było niedawno temu. Wsuwa się ją równie fajnie. Może się ją odwrotnie, bo tym nie zaskoczy. Ale wsuwa się ją po prostu, ona zatrzaskuje i to jest wszystko. Motorola 1000 miała tutaj już... Znowu ma tutaj z boku taki przycisk do zdejmowania słuchawki. Słuchawka jest zamocowana. Mamy oczywiście standardowe klawisze. W tym telefonie była już pamięć MR. A menu bardzo przypomina oprogramowanie Motorola 3200, którą może Wam pokażę uruchomioną, ale w następnej części. Posiadało to coś, już posiadało książkę adresową. Można było nawet wpisywać bodajże 8-znakowe, 6-znakowe opisy. Książka zawierała aż 20 numerów, z tego co pamiętam, przynajmniej w Motorola 3200, która już była jakby lekko przenośna. Ta kopertka wcale nie oznaczała, że można było przesyłać SMS-y. Nie, telefon nie posiadał jeszcze na tym etapie SMS-ów. To chodziło o pocztę głosową. No i jeśli chodzi o konstrukcję, to była bardzo udana konstrukcja i bardzo popularna na początku lat 90. W Polsce w tym czasie startował Centertel, więc jakby w Polsce te telefony praktycznie nigdy się nie pojawiały. Kolejnym telefonem jest znowu telefon brandowany nazwą operatora, tym razem siecią D1, bo ponieważ był zrobiony dla Deutsche Telekom. Jest to model EAG i ma dwie fajne rzeczy. Pierwszą z nich jest ten pstryczek. Na początku zupełnie nie mogłem się zrozumieć, po co on jest. Myślę, że mało kto by się domyślił, że przesuwając go w górę wysuwamy kartę SIM, która znajduje się w słuchawce. Tak, w tym miejscu wsuwało się kartę SIM. Oczywiście dużą, no to jakby tutaj nie ulega wątpliwości. I to był to również jeden z pierwszych telefonów, który trafił do sieci GSM, tym razem do sieci D1, czyli niemieckiej, obecnie T-Mobile, czy można powiedzieć właściciel marki ERA. Tak? To jest też również 92 rok, czyli początek GSM-u. I kolejnym telefonem z tych samych początków był telefon firmy Bosch. Jeżeli się przyjrzycie uważnie, to zobaczycie wiele analogii z Motorola 1000, a mianowicie miejsce na kartę SIM. Dokładnie identyczna, kompatybilna bateria, jeżeli tutaj znajdował się dokładnie ten sam przytyczek, który widzieliście w Motorola 1000. Tak samo wyskakiwała bateria. Jest to de facto ta sama bateria. Tym razem oczywiście ma tutaj wytarte napisy, ale jak zobaczycie, to bateria jest Motorola. Tak? Nie jest to przypadek, mimo tutaj brandu, że to jest to Bosch. De facto jest to Motorola wykonywana na zlecenie firmy Bosch. Dokładnie chodziło o to, że Niemcy oczywiście bardzo wspierają swój przemysł i amerykańska Motorola nie będzie im robić telefonów i robili telefony jako telefony firmy Bosch. Również tutaj jeszcze mamy czasy przed istnieniem czegoś takiego jak e-mail, więc również mamy tutaj do czynienia z rokiem 92, 3 maksymalnie. I jeśli chodzi o menu i funkcje, jest to bardzo, bardzo podobne rozwiązanie. Tak, no, również tutaj mamy, żeby zdjąć słuchawkę, musimy wcisnąć guzik. Zdejmujemy słuchawkę i również mamy bardzo podobne rozwiązanie jak w Motorola. Również mamy tą charakterystyczną literkę AC. Jeśli się przyjrzycie, to w Motorola inaczej są rozmieszczone. Zresztą no popatrzmy w takim razie, bo dokładnie mamy dwa bliźniacze modele. Inaczej zupełnie są rozmieszczone klawisze. Natomiast jeśli się przyjrzymy samej konstrukcji obu telefonów, to są bardzo, bardzo bliźniacze. Tak? Te same baterie, te same miejsca na kartę SIM. Jedynie nieco się różnią słuchawkami. No i oczywiście nazwą producenta. Także to by było tyle, jeśli chodzi o moje najstarsze starocie. Natomiast być może nakręcę jeszcze, mam nadzieję, że szybciej niż 200 film na YouTubie, o telefonach nieco młodszych, nieco mniejszych, ale tylko nieco, bo niektóre naprawdę robią spore wrażenie. Pierwszym telefonem, który wydaje mi się, że był, jeśli chodzi o telefon, który można nosić, jest Motorola 3200. Wygląda ona w ten sposób. Jak widzicie, mamy tutaj analogicznie jak w Motorola 1000 rozwiązanie, czyli klawisz AC,
klawisz kopertki, również oczywiście telefon nie pozwala wysyłać SMS-ów, klawisze zielonej i czerwonej słuchawki, cyferblat z opisem literowym, również były pamięci. Tutaj znajdowała się taka dosyć spora antenka, około 15-centymetrowa. No, telefon też swoje waży, ale już tą wagą schodził poniżej kilograma, więc można powiedzieć, że jest to telefon przenośny, aczkolwiek nikt by do kieszeni go nie wsadził. Ale o tego typu telefonach, czyli trochę mniejszych, jak na dzisiejsze czasy oczywiście cegły, jak się patrzy, opowiem może w następnej części, także zapraszam.